Radio Tok FM, Eurokącika, Barbie Baby Lunch Trunextra. Proszę być z nami, proszę Państwa. Włączamy światło, bo to już będzie wieczór, bo to już będzie noc, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Eurokącika, Barbie Baby Lunch Trunextra. Proszę być z nami, proszę być z nami. Radio Tok FM. W sklepach i na mediaexpert.pl. Oj, to kuczę muzyk. Teraz znalazł sprytne rozwiązanie dla sterykarą aktyw. Olejki eteryczne zawarte w plastyku aktyw szybko pomogły i ona spokojnie przespała całą noc. Kanał L Mercedes. Kanał L Mercedes. Radio Koncita, proszę być z nami. U nas edukacja, u nas psychologia, u nas wiara, u nas Pan Bóg. Zapraszamy, buziaczki przesyłamy. U nas wiara, u nas prawda. Radio Koncita, Tok FM, Euro Koncita, Barbie Baby Langstrom Extra, Tok FM, Euro Koncita, Barbie Baby Langstrom Extra. Nowy autorski program Polskiego Radia 24 w każdą niedzielę o 16:30. Zapraszamy. Musi jeszcze się żydowsko wydźwięczyć. Nie przegad. 813 można się też ustawić w kółeczku i tańczyć kilkoro osób, jeśli Państwo chcą wykorzystać bardzo dobrze czas. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Najważniejszymi zadaniami stojącymi przed nami są prawda i pamięć, powiedziała premier Beata Szydło podczas uroczystości. Radio Tok FM, Tok FM, Eurokoncika, Barbie Baby Langstrom Extra. Prawdy nie można się bać, można i być. Prezydent Włoch Sergio Mattarella zaapelował do swych rodaków, by zapomnieli, że jedna ruta to jest wspólnie ofiara Holokaustu. Dodam, że nie sposób wymazać z pamięci przykład gminy tych, którzy stali się wspólnikami oprawców. Unia Europejska nałożyła cła antyzamkietkowe na niektóre produkty stalowe. Te produkty są wykorzystywane w przemyśle petrochemicznym, stoczniowym, spożywczym, a także w energetyce i budownictwie. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Aleksandra Kozera, zapraszam. W Oświęcimiu zakończyła się uroczystość 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Wzięło w nim udział 69 żołnierzy Armii Polskiej oraz delegacji z Izraela i Rosji. Wydarzenia związane z obchodami śledził specjalny posłannik Polskiego Radia 24 Lucjan Olszówka. Powiedz, jak przebiegały te uroczystości. Pierwszy akord tych obchodów miał miejsce tuż po godzinie 8 rano. Wówczas delegacja byłych więźniów obozu złożyła kwiaty i znicze przed ścianą śmierci. To jest miejsce, w którym SS-mani rozstrzeliwali więźniów. Następnie w jednym z obozowych bloków otwarta została wystawa, na której prezentowane są wykopaliska z terenu obozu. I tutaj chodzi o przedmioty osobiste tych, którzy zostawiali w okolicach krematorium, licząc na to, że do swojego dobytku powrócą po obiecanej wizycie w łaźni. Ta łaźnia okazywała się komorą gazową, a przedmioty były rabowane przez Niemców. Część zakopała się w błocie i tak przetrwała do naszych czasów. Na terenie obozu została dziś także odprawiona msza za dusze pomordowanych, a w samo południe miejsce miało wystąpienia zaproszonych gości. Premier Beata Szydło mówiła, że Auschwitz to miejsce, w którym człowiek zabrał człowiekowi człowieczeństwo. Apelowała także o pamięć o dyplomacie. Oświęcim, Brzezinka, Harmelże, Pławy. To były polskie miasta i wsie. Tutaj żyli Polacy, polskie rodziny, które zostały wypędzone ze swoich polskich domów. Tutaj, na tych miejscach, powstał niemiecki obóz zagłady. To jest prawda, o której musimy mówić. Prawdy nie można się bać, nie można ich być. O swoim pobycie w obozie, o doświadczeniach tego obozu z perspektywy dziecka mówił także były więzień Bogdan Martnikowski. Ja jestem numer 192 732.
politycy mają zaznaczone w stosunkach handlowych, ja bym jeszcze relacje z Rosją i przyszłości NATO. Nowa administracja Stanów Zjednoczonych to wyzwanie dla Unii Europejskiej, zwłaszcza w kwestii handlu, mówię podczas wizyty prezydenta Zelenskiego. Można powiedzieć, że w miarę spokojnie. A dzisiaj mam 12 lat i od 2 lat jeszcze nie kanał. Po tych przemówieniach delegacje międzynarodowe, więźniowie i pozostali zaproszeni goście, również duchowni, udali przed pomnik ofiar obozu, oddając im hołd. O uroczystościach 72. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz i kanał mówił reporter polskiego Radia 24 Wrocław Gruszówka. Twórca Muzeum Historii Żydów Polskich Krzysztof Halberstadt powiedział na naszej antenie, że obchody co roku odbywają się w podobny sposób, jednak niedługo na pewno się to zmieni. Kiedy zaprawdę przystartujemy tego skutku? Od kilku lat w badaniach socjologicznych widać tendencję zbliżania się tekstu młodego pokolenia na temat minionych zdarzeń. To nie Ministerstwo Finansów Wśród bohaterów książki jest Karol Gendera, który wytoczył proces niemieckiej telewizji ZDF za nazwanie obozu pośród Unii na Majdanku Polskim obozami zagłady. Karol Gendera w relacji dla Instytutu Łukasiewicza opowiadał o sobie w oczy obozu i warunkach, jakie panowały w Auschwitz. Często wracają do wspomnień z Auschwitz. Dopiero na starość. Auschwitz prowadza często w koszmarach. Z bohaterów opowiadał mi, że słyszy ciągle niemieckie komendy, krzyki, krzyk ranny, buty. Stanowione jest tak, że te sceny z przeszłości powracają. Bardzo przejmujący taki ostatni kontakt z jednym z bohaterów, z panem Markiem Godlewskim, który zmarł w ubiegłym roku. Byliśmy go odwiedzić jeszcze kilka tygodni przed śmiercią w domu opieki, naprawdę ciężko chory i słaby. Autorzy książki Dobranoc Auschwitz, Aleksandra Wójcik i Maciej Liczarski będą naszymi gośćmi po 16:35. Bundestag oddał hołd ofiarom niemieckiej zbrodni. W tym roku szczególny nacisk położono na uczczenie ofiar programu.
programu hitlerowskiej eutanazji. Przewodniczący Izby Otto Klement zwracał uwagę, że program był wstępem do Holokaustu. Pomiędzy eutanazją a ludobójstwem europejskich Żydów istniał bliski związek. Zabijanie przy pomocy gazu zastosowane po raz pierwszy wobec ofiar eutanazji było testem przed Holokaustem, a potem stało się wzorem dla masowego mordu w nazistowskich obozach zagłady. W czasie II wojny światowej na terenach okupowanych zgładzono według różnych szacunków od 200 do 300 tysięcy osób, które z powodu chorób uznano za niewarte życia. We Włoszech podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu prezydent Sergio Mattarella zaapelował do swoich rodaków, by nie zapomnieli o ofiarach narodu i wspólnej zbrodni. Należy pamiętać o licznej sprawiedliwości i oddać im hołd, powiedział włoski prezydent podczas uroczystości w Kwirynale. Dodał, że nie sposób wymazać z pamięci przykładu heroizmu, ale też winy tych, którzy w naszym kraju stali się wspólnikami oprawców ze strachu, fanatyzmu bądź dla własnego interesu. W obchodach Dnia Pamięci biorą udział także polskie instytucje w Rzymie. Ambasador przy Kwirynale Tomasz Orłowski złożył przed południem kwiaty pod tablicą upamiętniającą łapankę w rzymskim getcie w październiku 1943 roku i 1000 osób, które wywieziono wtedy do obozu w zagłady. Jak co roku ambasada polska zaapelowała do włoskich mediów, by wystrzegały się określenia polskie obozy. Marek Lener, Polskie Radio Rzym. Parlamentarzyści PiS wezmą udział w 10. Forum Europa Ukraina w Rzeszowie. Wcześniej odwołali wyjazd z powodu zakazu wjazdu na Ukrainę prezydenta Przemyśla Roberta Homy. Dziś ukraińska służba bezpieczeństwa cofnęła zakaz. Poseł PiS Michał Dworczyk, przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą, powiedział, że parlamentarzyści PiS z zadowoleniem przyjęli informację ambasadora Ukrainy w Polsce Andrzeja Leszczycy o cofnięciu nieuprawniałego ich stadium zakazu. W grudniowej konferencji ma uczestniczyć przedstawicieli różnych instytucji z Unii Europejskiej, Ukrainy, Rosji, a także Stanów Zjednoczonych. Polskie linie kolejowe podpisały umowę na remont linii objazdowych trasy Rail-Baltica. Dzięki temu modernizacja będzie prowadzona o wiele szybciej. Kolejarze chcą, by po Rail-Baltice pociągi mogły jeździć nawet 200 km na godzinę. Remont objazdów zajmie 10 miesięcy, jak mówi Krzysztof Pietras z Polskich Linii Kolejowych. Modernizacja poprawi parkiety. Remont tych linii poprawi przepustowość. Na linii 61 poprzez zwiększenie prędkości z dzisiejszych 60 km na godzinę do 130 km na godzinę. Zmodernizowane zostaną odcinki z Ostrołęki do Łaps, Czerem do Białegostoku. Siedlecki, reprezentujący wykonawcę Marek Nowakowski, mówi, że będzie to trudne zadanie. Część tych linii jest nieinwestycyjna. Zgromadzenie materiałów masowych tu ucznia pokładów kolejowych wymaga koordynacji transportu. Wartość podpisanego dziś kontraktu to ponad 200 milionów złotych. Aleksander Czoniak, Polskie Radio. Ankara zaostrza groźby wobec Aten po wczorajszej odmowie wydania 8 tureckich wojskowych przez grecki sąd najwyższy. Szef tureckiej dyplomacji zapowiedział dziś, że podjęte zostaną wszystkie odpowiednie kroki, łącznie z unieważnieniem dwustronnej umowy między Grecją a Turcją dotyczącej przyjmowania z powrotem migrantów. Na podstawie tego porozumienia od początku ubiegłego roku do Turcji zostało zawróconych z Grecji około 1200 migrantów. Jest ono niezależne od umowy unijno-tureckiej dotyczącej napływu migrantów do Europy. Ankara wydała także podobny wniosek o ekstradycję 8 tureckich wojskowych, chociaż wyrok greckiego Sądu Najwyższego jest nieodwołalny. Wczorajsza decyzja greckich sędziów wywołała ostrą i natychmiastową reakcję ze strony Ankary, która stwierdziła, że Grecja daje schronienie zamachowcom. Partia Aleksisa Tsiprasa podkreśliła natomiast po ogłoszeniu decyzji sądu, że Grecja jest państwem praworządnym i przestrzega wszystkich podpisanych przez nią międzynarodowych umów. Greccy sędziowie podkreślili, że nie osądzali tego, czy tureccy wojskowi są winni stawianym im przez Ankarę zarzutom, ale to, czy w ich ojczyźnie czeka ich sprawiedliwy proces. Uznali, że wydanie ich Ankarze byłoby niezgodne z Europejską Konwencją Praw Człowieka, bo wojskowym groziłyby w ich kraju prześladowania, a nawet śmierć. Z Aten, Beata Kukiel-Wrajna, Polskie Radio. Unia Europejska nałożyła cła antydumpingowe na niektóre produkty stalowe z Chin i Tajwanu. Komisja poinformowała, że
chodzi o łączniki rur i przewody rurowe ze stali nierdzewnej. Cła nałożone przez Unię na towary ze stali nierdzewnej produkowane w Chinach sięgają nawet 65%, a na towary z Tajwanu prawie 21%. W ubiegłym roku o ochronę przemysłu stalowego apelowało do Brukseli kilka krajów, w tym Polska. Komisja Europejska poinformowała, że jej dochodzenie rozpoczęte w 2015 roku potwierdziło, że łączniki rur i przewody rurowe z Chin i Tajwanu były sprzedawane w Europie po cenach dumpingowych. Te produkty są wykorzystywane w przemyśle petrochemicznym, stoczniowym, spożywczym, a także w energetyce i budownictwie. To kolejna decyzja Unii, która ma chronić europejskie hutnictwo przed nieuczciwą konkurencją i napływem tanich towarów dotowanych przede wszystkim przez władze w Pekinie. W ubiegłym roku unijne cła na produkowane w Chinach rury bezszwowe z żelaza i stali sięgnęły nawet 81%. By jeszcze skuteczniej walczyć z tanim importem i subsydiowanymi produktami przez państwo środka, unijne kraje pod koniec ubiegłego roku porozumiały się w sprawie zmian w systemie obrony handlowej. Zmiany przewidują m.in. przyspieszenie postępowań antydumpingowych i dają możliwość nakładania wyższych ceł niż dotychczas. Połęcka, Polskie Radio, Bruksela. Wieczorem i w nocy zachmurzenie małe, tylko na wschodzie umiarkowane, na północnym wschodzie słabo opady śniegu, lokalnie marznącego deszczu lub mrzewki, powodujące kołoleć, miejscami marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Kierowcy muszą zachować ostrożność. Temperatura od minus 13 stopni na południu, minus 8 w centrum, do minus 3 na wybrzeżu, na północnym wschodzie od minus 3 do minus 1. W Kotlinach Karpackich spadek temperatury do minus 18 stopni, a w Sudeckich do minus 15. Słowem wszystko. Staje się punktem wyjścia do bardzo ciekawej refleksji na temat Wojtechu, co ja bym bez ciebie zrobił? Byłbyś jak ekspres peska, wybuchaczka bez patenty, albo pralka bez szumu. Okropność! Na szczęście w Saturnie muszę się komplecie z Wojtechem, a jest akcesoria. Wojtek i Ireneusz polecają AGD z akcesoria. Teraz do zmywarek dodajemy tablet Fer na pół roku. Na przykład do zmywarki wolnostojącej Bosch Vario 3 w kolorze Inox z trzecią szufladą w czasie A+++ za 1839 zł. Polskie Radio 24.
Każde radio Conchita jest uniwersalne, proszę Państwa, u nas wszystko, my nie chcemy zarabiać na reklamach, chcemy się po prostu nie to, że wygadać, tylko chcemy powiedzieć, tak jak Jezus, za darmo, bez pieniędzy, nie to, że 199,99 Media Markt, tylko można kupić też za złotówkę, albo za darmo całkowicie, potem spłacając. Także proszę Państwa, Media Markt to tak samo jak euro, z Was chcą wyciągnąć wszystkie soki, sprawdzą Waszą rodzinę dokładnie, chociaż nie za bardzo mają prawo do tego i coraz mniejsze prawo będą mieli też kierownicy galerii, kierownicy muzeów i po prostu jak sobie pojadą do Jeruzalem, to będą tam mogły rządzić. Te babki, które rozdawały karteczki koleżankom na bankiety, bankieciki, za plecami, za ścianą. A jak prywatna galeria, jak Kasia Michalski, to może sobie bezczelnie za ścianą rozdawać co chce, komu chce, ale jeżeli bierze dotacje od miasta Warszawy, a zresztą jest w mieście Warszawa, to do czegoś by to obligowało. No ale jak nie ma kultury, to nie ma kultury. Warszawę prześcignął Wrocław, daleko do przodu poszedł, europejska stolica kultury. A tu największa wiocha na świecie. Największa scena w tej największej wiosze na świecie, w Warszawie. Także radio to Kofemno w Rokoncita, Barbie Baby, Lunch from Extra. Reklama się nie kończy na Celskiej 8 na 10. Proszę Państwa, w częstotliwości 97,7 nie kończy się, bo żydówka musi dużo zarobić, dużo pieniędzy, dużo pieniędzy, żeby nie mogła żyć w nędzy, żeby może nie musiała żyć w nędzy, o, żeby bujała w obłokach, latała po całym świecie. Niestety jest niebezpiecznie i teraz ludzie już nie chcą sami nawet latać. Zmieniło się dużo, dużo. Święta wyborcza. Podaje Polska Agencja Prasowa, w sprawie miała się zaangażować Kancelaria Prezydenta Andrzeja Dudy. Przypomnę, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy uznała prezydenta Przemysła Dżoferskiego w Włodzie, który w związku z zarzucanym mu poparciem dla antyukraińskich marszów w Przemyślu. Na kontach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest już ponad 62 milionów złotych, a to oznacza, że stan zebranych pieniędzy przekroczył kwotę deklarowaną w dniu finału. Liczenie zebranych środków trwa, a ostateczny rezultat akcji zostanie podany 7 marca. Cały czas trwają jeszcze internetowe, charytatywne aukcje na orkiestrę. Organizacja Narodów Zjednoczonych przypomina nowemu amerykańskiemu prezydentowi, że stosowanie tortur wobec więźniów jest nielegalne, na uchodźcę należy się opieka, pisze Reuters, cytując rzecznika ONZ-u. To odpowiedź na ostatnie wypowiedzi i działania Donalda Trumpa, który stwierdził, że stosowanie tortur wobec osób podejrzanych o terroryzm jest skuteczne i zapowiadał też budowę muru między Meksykiem, żeby powstrzymać napływ imigracji. Te państwa, które mają wyjście w domu, na byle nie zdecydowanie niższe, do tego by pamiętać. Ja wiem, o czym mówię, o tym, no to one domagają się najmniejszych wzrostów, szczególnie w Rosji, Do zobaczenia, że Tony Erdmann, reżyserem Marem Hadem, nie jest wyobrazny minowanego w sprawach kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. To jest także ekranizacja amerykańskich ranki, Peter Osabry, reżyserem dominującego się roli Iwana McGregora, i ma również Elle, Diller, Paula Karpowena, roli głównej Izabel Ito.
Młodzi rozpoczęli się od wtedy stulecia awangardy w Polsce. Na początek teatr nowy pokazał sztukę Kobra w reżyserii Iwony Siekierzyńskiej. Trwają przygotowania do otwarcia wystawy w Muzeum Sztuki. O szczegółach pokaż w Zbiedeń. Na południowym wschodzie Polski zapowiada się kolejna bardzo mroźna noc. Tam i na Górnym Śląsku będzie do minus 13 stopni, minus 9 w centrum kraju, minus 8 na Mazowszu, 7-6 stopni mroźnie na zachodzie, w Wielkopolsce, Dolnym Śląsku i na Pomorzu, do minus 1 na Podlasiu i tam możliwe kolejne opady deszczu ze śniegiem lub mroźnące jeziorki. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wydawało nam się, że to jest niemożliwe, nie wiem dlaczego, teraz się z nami różnią.
Szukaliśmy ich po całej Polsce, okazało się, że są kurzorowie w wybiory. Oni myślą, że jak tam przez mikrofon mówią, to oni są niebezdomni, a tutaj mowa będzie o bezdomnych. I tak właśnie wciąż dzielą się. Podłe tyczy. Oni przynieśli? Bo sąsiadowi się nie podoba, że nam przeszkadzało, panie ministrze, to nie ważne. Ale sąsiad miał zamiar wam dowiedzieć, może ci ludzie nie chcą być uważani za bezdomnych. Może nie chcą, żeby o nich mówiono jako o ludziach bezdomnych. Tak samo jak ktoś nie chce, żeby mu robiono zdjęcie, mu robiono film, czy o nim opisywano, informowano, mówiono. Językiem chlapią i nie ma komu teraz Gazety Wyborczej czytać. Gazeta Wyborcza cienka. U Pana Boga nie ma ludzi takich, którzy są domni, którzy są bezdomni. Bezdomność bierze się z domności, doktor Sumińska tłumaczy. A oni nie rozumieją tego, pomimo że to jest w ich, proszę Państwa, miejscu nadawane radio. To, co może powiedzieć, to że można odnieść wrażenie, że autorzy daje się poczucie...